Evil to chyba najbardziej postrany członek ekipy Jackass. Oczywiście wszyscy kojarzymy i jestem przekonany, że nie ma takiej osoby na świecie, która nie kojarzy tego całego przedsięwzięcia zwanego Jackass. Ale tym razem pokazał, że ma naprawdę jaja. Oczywiście jest to przenośnia, bo kto z nas nie widział jaj Steve'a? Jakiś czas temu zainspirowany filmem dokumentalnym Blackfish, który ukazuje niefajne traktowanie tych wszystkich zwierząt w oceanariach, postanowił wykonać protest. Ale to nie byle jaki protest. Całość transmitował na Facebooku i nikt poza jego ekipą nie wiedział, gdzie to wszystko będzie miało miejsce aż do ostatniej chwili. Nie tylko wspiął się na 30-metrowy dźwig, ale wraz z sobą zabrał nadmuchiwaną orkę z pięknym szyldem "Oceanarium jest do dupy". Trzeba mu przyznać, że tą całą sławę potrafi wykorzystać w jakiś taki sensowny sposób. I poza tymi wszystkimi głupimi żartami, które on tam wykonuje, to zrobił naprawdę coś świetnego. Dosłownie wspiął się na wyżynę i zwrócił uwagę całego świata właśnie na to oceanarium. No i to jest naprawdę fajne. Takich ludzi powinno być o wiele więcej. Oczywiście nie mam na myśli tego, żeby od razu wspinać się na dźwigi, ale mam nadzieję, że rozumiecie, co mam na myśli. A jeśli nie rozumiecie, to chodzi mi o to, żeby pomagać sobie nawzajem i nie patrzeć obojętnie na cierpienia innych, nieważne czy to ludzie, czy zwierzęta. No i to było na tyle. Standardowo ocencie ten film, napiszcie, co myślicie o akcji Steve'a. Widzimy się w niedzielę, trzymajcie się, subskrybujcie mój kanał, po więcej. Cześć. Ale zakończenie to mi słabo wyszło. Zmęczony jestem.